Dzień dobry, witam państwa serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem przewodniczącego klubu parlamentarnego, pana posła Mariusza Błaszczaka. Dzisiejszy temat konferencji, a także późniejsze działania pana przewodniczącego, o których za chwilę powiemy, związane są z wydarzeniem bardzo przykrym wydarzeniem dla Polaków na Litwie. A mianowicie to, co stało się w Solecznikach i kara, którą musi zapłacić pan Daszkiewicz za to, że w rejonie Solecznickim były na posesjach prywatnych używane polskie nazwy, był używany polski język. Ta kara wymierzona przez sąd na wniosek pełnomocnika rządu była bardzo wysoka. My większą część tej kary, o tym będzie pan przewodniczący, zebraliśmy. Pan przewodniczący za chwilę po konferencji udaje się do Solecznik na Litwę, by tą właśnie kwotę, którą. Udało się nam zebrać, przekazać. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Otóż, proszę państwa, niestety, na Litwie mamy do czynienia z pogwałceniem praw mniejszości polskiej. Mniejszości polskiej zamieszkującej te tereny od wieków, Mniejszości, która nie może używać polskich nazw przy okazji tabliczek z nazwami ulicy, która nie może używać w pisowni. Polskich nazwisk, która również ma ograniczone możliwości edukacji, nauczania w szkołach, nauczania w języku polskim. To jest sprzeczne z fundamentalnymi zasadami, wokół których zorganizowana jest Unia Europejska. Przecież i Polska, i Litwa, oba państwa są w Unii Europejskiej. To jest sprzeczne także z takimi fundamentalnymi zasadami, wokół których zbudowane jest życie społeczne. W każdym wolnym, demokratycznym państwie. Pan Bolesław Deszkiewicz, który jest szefem rejonu Solecznickiego, został ukarany grzywną za to, że nie zdjął z prywatnych posesji tabliczek z polskimi nazwami ulicy. Ta grzywna wynosi ponad 50 tysięcy złotych w przeliczeniu na polskiego złotego. Otóż zorganizowana została zbiórka. Pieniędzy na rzecz zapłacenia tej grzywny, i jak dowiedzieliśmy się od akcji wyborczej Polaków na Litwie brakuje 30 tysięcy złotych, równowartości 30 tysięcy złotych. W związku z tym klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości z naszych składek poselsko senatorskich, które odprowadzamy. Co miesiąc zdecydował o tym, żeby brakującą kwotę 30 tysięcy złotych przekazać na rzecz właśnie pana Deszkiewicza, na rzecz Związku Polaków na Litwie, na rzecz tego, żeby zapłacić grzywnę, która jest oczywiście nieuzasadniona, która jest świadectwem braku poszanowania praw. Obywatelskich, ale która została panu Bolesławowi Deszkiewiczowi wymierzona. Rzeczywiście za chwilę wyjeżdżam na Litwę. Na Litwie jest już wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Adam Lipiński. Spotyka się pan prezes Lipiński z przedstawicielami Sejmu Litewskiego, w tym z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, z przewodniczącym Komisji do Spraw Unii Europejskiej, którym jest pan był premier rządu Republiki Litewskiej, polityk, który jasno twierdzi i deklaruje, i te deklaracje są oparte o czyny, że prawa mniejszości powinny być szanowane wszędzie, w Republice Litewskiej także. Uważamy, że jest czymś niezwykle złym, kiedy tożsamość litewska jest budowana na antypolonizmie. No, to jest polityka bardzo krótkowzroczna i oczekujemy tego, że polska mniejszość na Litwie będzie szanowana, że polska mniejszość na Litwie będzie mogła korzystać z takich praw, z jakich korzystają mniejszości w innych państwach wchodzących w skład Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. To też proszę. Bardzo proszę redaktor Długosz Polska. Dominika Długosz Polsat News. Chciałam spytać o dzisiejszą rocznicę i z historię z tą uchwałą dotyczącą uczczenia rocznicy rozpoczęcia obrad okrągłego stołu, czy to nie jest taka rocznica, gdzie okej, okay, są kontrowersje, ale może polski Sejm jednak powinien jednym głosem w tej sprawie? Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zgodził się na to, żeby ta uchwała została podjęta. My uważamy, że Okrągły Stół był ważnym wydarzeniem politycznym w roku 1989. Było to, miał on znaczenie taktyczne. Chodziło o nadanie impulsu. Działaniu opozycji niepodległościowej. Przecież Okrągły Stół nie zakładał oddania władzy przez komunistów, ale Okrągły Stół doprowadził do wolnych, demokratycznych wyborów. Moje środowisko polityczne wówczas mówiło, że te wybory powinny odbyć się znacznie wcześniej, nie w 1991 roku, tylko już jesienią roku 1989. No ale to już jest kolejny fakt z naszej historii. Natomiast sam okrągły stół jako pociągnięcie taktyczne był przemyślanym pociągnięciem był przemyślaną decyzją a więc rzeczywiście. Dziś mamy 25. rocznicę rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu, i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej taką uchwałę podjąć powinien. A gdyby nie Okrągły Stół, to co? Jakie Pana zdaniem, czy była alternatywa? O, to zawsze. Ja wiem, to akademicka jest, i historyczna tak, debata, ale. To rzeczywiście można by rozważać bardzo różne scenariusze. Niewątpliwie dużo ważniejszym wydarzeniem był sierpień roku 1980, bo od tego się wszystko zaczęło. No, ale później był stan wojenny. Wygląda na to, że komunizm zbankrutował, cały komunizm, bo to, co wydarzyło się jesienią roku 1989, ta jesień ludów była tego dowodem, była tego świadectwem. Trudno rzeczywiście stosować historię alternatywną, co by się wydarzyło gdyby. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że okrągły stół był ważnym pociągnięciem politycznym, był ważnym wydarzeniem politycznym i wydarzeniem taktycznym. Otworzył drogę do wolnych wyborów i te wolne wybory były zbyt późno. Powinny odbyć się jesienią roku 1989, ale to tak jak powiedziałem, to już jest kolejny etap naszej historii. Pani Adamek, do 24. Pozostając przy tym temacie, jak panowie sobie wyobrażają taką sytuację? Hmm, czy w ogóle sobie panowie wyobrażają przyjęcie przez Sejm tej uchwały, jeżeli Solidarna Polska nie wiem, nie wstanie? Przy... No ale jest bardzo podczas... proste sprawa, nie ma aklamacji, jest głosowanie, wtedy jest większość i ja nie widzę tu żadnego problemu. A nie ma w tym pewnej niezręczności? Ale pytanie proszę kierować do innych klubów, nie do naszego, nasz będzie popierał tę uchwałę. A jak panowie w ogóle oceniają ten? Tą taką no zdecydowaną postawę Solidarnej Polski, która zero jako interesy wyłamuje. Tak. Zero, zero plus zero daje zero. No więc tak to trzeba ocenić. Nawet nie cytując klasyka, bo zostawmy Millera i wziobra na boku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.